Wariant Delta atakuje coraz mocniej. Także w Polsce wariant Delta atakuje zwłaszcza tę grupę wiekową. Wariant Delta koronawirusa zaczyna dominować wśród osób młodszych, w wieku 20-40 lat. To ogólny trend, widoczny także w Polsce, przyznaje wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Wariant Delta odpowiada już za około 1/3 nowych zakażeń w kraju. W kwestii rozprzestrzeniania się wariantu Delta Kraska zauważył, że to proces, nie tak szybki, ale postępujący. Dodał, że ta odmiana zaczyna dominować wśród osób młodszych, czyli w wieku 20-40 lat. To nie tylko nasze obserwacje, ale też światowe, powiedział. Delta wyprze w Polsce alfę. Wiceminister zapowiedział, że prędzej czy później mutacja Delta wyprze mutację dominującą w Polsce, brytyjski wariant alfa. Jeśli porównamy dane z czerwca, gdy wariant Delta stanowił 8% sekwencjonowanych przypadków, z ostatnimi danymi, gdy stanowił już 27%. To widać, że zakaźność tego wariantu jest zdecydowanie wyższa, powiedział. Delta, odporność populacyjna dopiero przy 80%. Zaszczepionych wiceminister zwrócił uwagę też na to, że przy klasycznym wariancie koronawirusa odporność populacyjną można było osiągnąć przy 60% zaszczepionych, a przy wariancie Delta ten odsetek sięga 80% i więcej. Przed nami dużo pracy. Jeżeli chcemy wrócić jesienią do pracy, szkół, to musimy w te wakacje się zaszczepić. Nie ma innego sposobu, podsumował. Wariant Delta w Europie. Europejskie Centrum do Spraw Zapobiegania i Kontroli Chorób ECDC oświadczyło w środę, że według jego szacunków do końca sierpnia 90% wszystkich zakażeń koronawirusem w Unii Europejskiej będzie wywołanych wariantem Delta. Zaapelowało też o przyspieszenie akcji szczepień. Wariant Delta najbardziej zakaźny. W niedawnej rozmowie z Jolantą Kamińską dr Paweł Grzesiowski przypomniał, że wariant Delta jest najbardziej zakaźny, w związku z tym szybciej penetruje nowe środowiska. Wystarczy jedna chora osoba, żeby zakazić aż od 5 do 8 innych osób, co powoduje, że jeśli mamy słabo zaszczepione regiony w Polsce, jak ściana wschodnia, czy południowy wschód, to wirus bardzo szybko wywoła w nich kolejną falę. Co gorsza, jeżeli mamy niewielu zaszczepionych seniorów, to niestety, ale znów wirus w tej grupie zbierze krwawe żniwo. Będą obłożone szpitale, a zgonów zanotujemy tak dużo jak jesienią 2020, a może i więcej, bo według naukowców z Indii wariant Delta jest bardziej zjadliwy, ostrzegł ekspert. Dr Grzesiowski zwrócił uwagę na badania prowadzone na podstawie danych z Azji i Ameryki Południowej, z których wynika, że śmiertelność wśród osób, które zachorowały na wariant Delta, sięga nawet 10%. Wariant Delta. To jest zupełnie nowa jakość. Ekspert Naczelnej Rady Lekarskiej zwrócił też uwagę na inne cechy Delty, które wzbudzają niepokój. Przede wszystkim potwierdza się obawa, że wirus utrzymuje się w powietrzu w zamkniętych pomieszczeniach przez kilkadziesiąt minut, nawet jeśli nie ma tam już osoby chorej. Dlatego może dochodzić do zakażeń np. w toaletach publicznych, gdzie był pacjent z COVID-em, weszła następna osoba i się zaraziła. To jest zupełnie nowa jakość, podkreślił.